Hej, moi drodzy, tu znów Bartosz Kącki. Ostatnio robiliśmy sobie misję chyba Singapur. Dzisiaj misja skrzynia Davy'ego Jonesa i robię cięcie. Okej. Okej, ludziska, oglądajcie sobie. Upsi. Trzymać się, ludziska. Upsi. Nie chcę wiedzieć, co tam się stało. O, jest Jack. O, ja pamiętam tę misję, to jest jedna z moich ulubionych misji. O, wiele Jacków tutaj będzie. Jedna z moich ulubionych części w filmie. Znaczy etapów w filmie. To jest bardzo śmieszne. Jej, możemy grać. Jesteśmy oto Jackiem. Jesteśmy oto Jackiem Sparrowem, jak będziemy teraz oto Jackiem Sparrowem, jak i Jackiem Sparrowem pistolet, znaczy urojony Jack z pistoletem. Ale zostaniemy na razie przy normalnym Jacku. No nie, musimy się zmienić. Dobra. Spoko. O, zbieram monetki. Okej. Więc co tutaj trzeba zrobić? Skok. O. Ej. O, jest w ogóle niebieska moneta. A, muszę zrobić cięcie. Okej, ludziska, już się wspinam. O, tam jest w ogóle puszka. O nie. O tak, w ogóle to mi teraz pizzę przywieźli, więc ja będę musiał zrobić cięcie. Ale to dopiero za chwilkę. Najpierw sobie tutaj wbiegnę. A! No, muszę zrobić cięcie. Okej, ludziska, już jestem. Jej, mamy pierwszą puszkę. Tam w ogóle stoi jakiś Jack z bombą. On chce orzeszka. Za chwilkę ci tego orzeszka dam. Tylko najpierw sobie jeszcze pójdę tu. Ale muszę zrobić stopa. Spoko, ludziska. Jestem na statku. O, to w ogóle jest fioletowa moneta. I tutaj Jack z bombami chce orzeszka. I co my możemy znaleźć? Orzeszka. Chyba tak, ale najpierw ja sobie znajdę kwiatka. Kwiatuszek. Za chwilkę sobie pójdę na pizzę, więc zrobię stopa. O, tam jest w ogóle u góry puszka. Ale na razie jej nie zdobędę, chyba. Kwiatuszek. Kwiatku. Kwiatuszku. Aha, okej. Dobra. Okej. I kwiatek damy teraz tej oto kozie. Masz? O, można na niej jechać, ale najpierw ja jeszcze chcę sobie poszukać. Tego. Czemu tutaj są dwa tornada? Ale pójdę sobie po tym.
No wow! Normalnie. No, jakaś sawanna. O, tam jest w ogóle Jack kolejny, który chce kaczkę. Ja nie wiem, jak mogę mu tą kaczkę dać. Na pewno jakoś mogę. Ale zanim mu tą kaczkę dam, pozbieram te monety. Okej. Okay. Mam już połowę, równą połowę prawdziwego pirata. I akurat kaczkę można znaleźć. Kaczko. Pozwól mi. Zaraz będziesz moja i otrzyma ją Jack. Jakiś tam Jack. Z łopatą. Fajnie, że zrobili tą misję, bo jest w ogóle tutaj tak dużo Jacków. O! I teraz bierzemy tą kaczkę. I dajemy ją oto temu tutaj Jackowi. Nie, nie, kaczko, kaczko, nie tym razem, nie. Weź, dobra. To fajnie, że cię mam, Jack. Masz kaczkę. Dzięki. Można teraz wykopać sobie orzeszka, ale zanim ja wykopię tego orzeszka, to jeszcze chcę się wspiąć na tą palmę, ale to mi wszystko przeszkadza, więc to sobie zniszczę. Ja akurat pozbieram monety. Monety, 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 monety. Okej. Okay. Jest tu. To mi blokuje drogę. Monety! No, monetki. Dobra. Mogę się wspiąć na tą palmę. I druga puszka. Normalnie wspaniale. I całą tą tutaj oazę jeszcze sobie zniszczę. Ej, ej, Jack, Jack. To, że na jedną palmę się wspiąłeś, to nie znaczy, że na wszystkie inne też musisz. No, to jest to, co lubię, czyli pływanie łódką po ziemi. To jest ekstra. Ale dosyć tej zabawy. Tak w ogóle wiele osób mi pisze, bym sobie nagrał jako kolejną grę, grę Lego Star Wars Przebudzenie Mocy, ale na razie nie chcę. Ja już mam kolejną grę zaplanowaną. No i jest to gra Lego Ninjago. Po tej grze właśnie sobie nagram Lego Ninjago. Potem mogę pomyśleć. Więc co tutaj trzeba zrobić? Tak w ogóle mamy Jacka z łopatą, tak? Jack z łopatą. I... A, jeszcze Jack normalny musi nam znaleźć orzecha. Nie, K. Przytrzymaj i szukaj tego orzecha. I zapewne Jack z łopatą będzie nam musiał go wykopać. No na pewno. Tak. Jack z łopatą musi nam wykopać orzecha. Ale wy się odsłońcie. Kop, kop, kop. Zbieraj. O, i teraz tego orzeszka trzeba jeszcze rozłupać. Okej. Okay. Ci Jackowie się zasłonili, więc wy może nie widzieliście, jak rozłupuję orzeszka. A może widzieliście? Nie wiem. Tak czy siak, mamy Jacka z bombami. To był ten, Jack Bomba. Takuś. Rzuć tutaj i uciekamy. O. Ułóż teraz. Tu są jeszcze takie tory. To w ogóle jak dużo już mamy tego paska monet. Może w tym odcinku też będziemy mieć tego prawdziwego piratka. Jack. No Jack.
Zlituj się nade mną, proszę. No, Jack. 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 No. No, Jack. Widzisz to? Widzisz to? To w to strzel. O nie. Zbierzemy nasze pieniążki. Jej. Jeszcze tutaj sobie pójdę po te monetki. Ja w ogóle daleko jestem. Okej. I teraz będziemy musieli wsiąść na tą oto kozę. Ona będzie mogła nam przepchać po tych wagonikach, znaczy po tych torach ten wagonik. No to jest część statku, ale wygląda to jak wagonik. Dobra, dobra, kozo. No. Trzymać. Jej. O, i teraz te kamyczki. No, wydawało się, że to są kamyczki, to były kraby, które teraz nam pięknie to przyczepią do statku i zaniosą. Haha. Wiem, w ogóle nie śmieszne. W ogóle te kraby nas obsiadają. Okej, jeszcze tutaj sobie tą oazę zniszczę. Jackiem. Nie tym. Tym, bo i tak będziemy potrzebować Jacka z łopatą. Jacka łopaty. Joe łopaty. Mam dla ciebie nowe imię, Jack. Jesteś od dzisiaj się nazywasz Joe łopata. Joe łopata. Fajne imię. Okej, okay, teraz wykop nam to. Łopato. Okej, okay. I mamy za to pieniążki. Nie, Jack. Nie rób mi tego. Szybko. Nie. Czy wy możecie kraby to montować szybciej? Bo mi zaraz monetki znikną. Okej. Okay. Tak, w ogóle mam już bardzo dużo tych monet. Jeszcze to trzeba wykopać. Hej, Jack, Jackuś. Aha, musimy jeszcze tutaj pójść. No, Jack. Dobrze. I mi to ładnie popchnij. Pieniążki. I teraz z Jackiem normalnym to... Co my? Aha! Jasne, kumam. To jest śmieszne. O, to jest fajne, jak przed chwilą płynęliśmy łódką po piasku, to teraz płyniemy statkiem po piasku. Jacka zamurowało. Wiem, zakręciło ci się w głowie, Jack. Yeah. Ojeju! Jej! O, teraz obrócimy się do góry nogami. Ale nie teraz, za chwilę.
Teraz będzie kolejny etap misji. Jack teraz będzie próbował sam rozbijać statek, to jest bez sensu. Ale te małe Jacki są takie fajne. Wiem, to jest bardzo bez sensu, co on teraz próbuje zrobić. Boże, ile my musimy ludzi odblokować. O, to jest puszka. Aha, nie da się jej zniszczyć, okej. Po pierwsze chcę zebrać prawdziwego pirata. Ale tutaj nic nie ma, idziemy sobie na dół. Tutaj potrzebujemy Martiego. Marti, bum. Musimy tutaj mieć tego prawdziwego pirata. Naprawdę musimy. Tutaj tak w ogóle... Tak, mam prawdziwego pirata. Mamy kołowrotek, który nie mam zielonego pojęcia, gdzie zanieść. Aha. A, dobra, wyrzuć to. Musimy tutaj najpierw coś zbudować. I tutaj, i teraz nam się chyba przyda ten kołowrotek. Lub też nie. Marti, potrzebujecie? Nie, Marti. Marti, wyceluj. Dobrze, dzięki. Teraz to zanieś. Jajcie, taki mały karzeł, a tyle ma siły. Normalnie chyba na siłownię chodzisz. Nie, nie możemy stąd skakać. A, to są schody, nie widziałem. O, teraz będziemy potrzebować pokręteła. No. Po co w ogóle już mamy zbierać monetki? Mamy prawdziwego pirata. Bym chciał w tym odcinku zebrać co maksimum 4 puszki. Co mi się wiem, że nie uda. Ale mam 2. Mam taki limit w tym odcinku 4 puszek. Idź, Marti. Kręć. Będziemy mieć sumę. O, niebieska moneta. Tato zawsze spoko. Co on tam robił? Dobra, więc już chyba możemy zejść na dół. Lub też nie. Bo widzę, że jeszcze tutaj coś trzeba zrobić, ale... Nie, chyba nie. O, to jest pan Gibbs. Więc już widzę, że się przyda... Już widzę, że się przyda Barbossa. Aha, nie. Tu będzie coś dla ciebie. Pamiętam. Ty musisz nam wejść tu. Tak, Marti. Musisz nam wejść tutaj. Okej. I to sobie zniszczymy. Bum. Robię teraz cięcie, bo mam pizzę. Więc robię cięcie.
Okej, ludzi, skądś jestem. Przepraszam, ale muszę połknąć. No, Marty, dobra. Już jestem. Okej, ludziska. I teraz tą szabelkę. O, i pan Gibbs odblokowany. Już nikogo chyba nie będziemy więcej odblokowywać. Więc wchodzimy na górę. A na górze, no właśnie, trzeba jeszcze mnóstwo postaci poodblokowywać. Dobra, Pintel i Ragetti odblokowano. Co ta baba robi? Co ty robisz, kobieto? Ale Mario, co ty robisz? Aha. Hej, kobieto. Nie mam pojęcia, co ona chciała zrobić. O, tutaj coś jeszcze trzeba zrobić. O, tam jest puszka tak w ogóle. Trzecia puszeczka. Ale mega. O, której pochodni potrzebujemy. A, jak widzicie, już jest bardzo dużo osób. I ten statek zaczyna się tak, jak to powiem, kołysać. Tutaj sobie uwolnimy na Marię. I teraz uciekamy, uciekamy. O, kolejna Elizabeth. Przepraszam, ale ja sobie tutaj sączę picie. Więc... Ups. Aha. I tak w ogóle... Chodź. Można wejść na górę. O, tam jest puszka. I koton. Co tutaj trzeba? Rozhuśtać? Nie. A. Nie, muszę zrobić cięcie. Spoko, ludziska. Już jestem. Już mnie nie ma. Okej, ludziska, już jestem. I w ogóle nie mam pojęcia, co tutaj trzeba zrobić. Aha, zjechać na, chyba na tej linie. Muszę zrobić cięcie. Okej, ludziska. Zjechałem na lince. Ups. Skok. Dobra. Chodź, Barbossa, chodź. Przez tutaj swój magiczny miecz, czy tam szablę. I koton nam dzięki temu zjedzie do góry. I potrzebujemy teraz naszego ukochanego Martiego. By nie tylko uwolnić kotona, ale by też puszkę zdobyć. W końcu puszka jest najważniejsza. Co tam jakiś koton z papugą? Puszka jest najważniejsza. Aha, teraz jeszcze trzeba skoczyć. Okej. Okay. I teraz już... A, jeszcze Will. Musimy jeszcze Willa uwolnić. Pana Williama Turnera. A tak, no Willa. Bum, niech się rozhuśta. Jeszcze. Bum. I już. Okej. Okay. Will, wszyscy, teraz mogę tutaj pójść. I teraz to, co lubię najbardziej. Juhu, trzeba się rozhuśtać. Tutaj to sobie bez problemu byśmy zarobili prawdziwego pirata. No i patrzcie, jak fajnie, patrzcie, juhu.
Bam, bam. Huśtamy, huśtamy się, huśtamy się, huśtamy się, huśtamy się. I teraz się zamoczymy tym statkiem. Znaczy, z tym statkiem. No. Jej. Jej. Gwiazda mi tam spadła. Jej, brawo. I papuszka tam lata. Trupek. Tak bardzo nie ogarniam. Naprawdę tak bardzo nie ogarniam. Jej, głaskasz sobie kraba. O, Jack sobie w ogóle teraz pazurki gryzł. Jej, i skrzynia Davy'ego Jonesa, poziom ukończony. Prawdziwy pirat jest. Bum. Na 100%. Mamy. Prawie wszystko mamy. I 4 puszki. Juhu! Wracamy do portu. I oczywiście, tak jak zawsze, muszę teraz co robić? Cięcie! Jej! Okej, ludziska. Więc to było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Więc... piszcie komentarze, dawajcie lajki, subskrypcje i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do widzenia i dobranoc.